Wyłoniono laureatów 6. edycji konkursu imienia Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Ideą konkursu jest przybliżenie postaci malarki, która urodziła się w Mławie. To, co nie wyszło za życia artystki, towarzystwo próbuje zrealizować właśnie teraz. Hanna Rudzka w latach 70. przyjechała do Mławy, chciała mieć tutaj wystawę. Nie udało się. Więc teraz co roku staramy się pamiętać o niej i dzieciom przypominać tę postać, żeby o niej pamiętały. Konkurs plastyczny skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Mławy i powiatu mławskiego. Przebiegał w dwóch etapach. Co roku dostajemy bardzo dużo prac. W tym roku wyjątkowo było mało, bo około 80. Zaprosiliśmy 30 osób, zaproszenie przyjęło 23 osoby. I dwa dni odbywały się te zajęcia w szkole muzycznej. Tematyka pracy konkursowej, jak i dzieł powstałych podczas warsztatów, miała się wiązać z twórczością Hanny Rudzkiej-Cybisowej w odniesieniu do architektury i pejzaży. Młodzież i dzieci działały w duchu jej twórczości. Wybraliśmy takie tematy jak martwa natura, pejzaż, instrumenty muzyczne. Między innymi instrumenty muzyczne dlatego, że działaliśmy na terenie szkoły muzycznej. Pogoda nam nie sprzyjała, żebyśmy poszli w plener, dlatego żeśmy wykorzystali studio Etiuda w szkole muzycznej. Posługiwaliśmy się technikami plastycznymi takimi jak malarstwo akrylowe, malarstwo pastelem olejnym oraz malarstwo akwarelowe. Na laureatów konkursu, twórców najciekawszych prac, czekały nagrody. Wręczono je podczas finału na estradzie w Parku Miejskim w Mławie. Wszystkie prace zwiedzający mogli obejrzeć na plenerowej wystawie.